komplet sześciu Polaków zobaczymy w sobotnich zawodach Pucharu Świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. A nie była to wcale taka oczywista sytuacja, bo w dzisiejszych kwalifikacjach tutaj w Niemczech odpadało aż 26 zawodników. Tymczasem biało-czerwoni w treningach nie spisywali się najlepiej. Jednak jeśli chodzi o kwalifikacje, wzięli się w garść, spięli się w sobie i wszyscy bez kłopotów zakwalifikowali się do jutrzejszego konkursu, w którym weźmie udział tylko 40 zawodników. Najlepiej z naszych kwalifikacjach Dawid Kubacki na miejscu 8. 11 był Piotr Żyła, w pierwszej 20, także niezwykle zadowolony z siebie Andrzej Stękała. Myślę, że dość podobne. Ten drugi był trochę taki za bardzo przyatakowany do przodu, bo nie wiem, co mnie podkusiło, żeby sobie przyatakować trochę. Znaczy wiem, co mnie podkusiło, bo to jest takie, wiesz, jak wyjdziesz na większą skocznię, to chcesz do przodu, nie? A to nie jest zbyt dobre. Trzeba jednak skakać jak na normalnym obiekcie, tylko trzeba się troszeczkę bardziej ponapinać i na dłuższy okres czasu. Ale tak szczerze, no to mamuty są fajne i nawet ten 180 co metrów skoczyłem, to i tak mi dał dużo frajdy, więc bez względu na to, co się będzie działo, to optymistycznie. Mamy ostatnie dwoje zawodów bardzo z fajnych lotów, także chociaż jeden skok na weekend skoczyć taki rewelacyjny, to no to cieszy. Poza wspomnianą już trójką w sobotnich zawodach zobaczymy także oczywiście Kamila Stocha, Jakuba Wolnego i Aleksandra Zniszczoła, który tutaj do Niemiec przyjechał w miejsce chorego na COVID Pawła Wąska. A dzisiejsze kwalifikacje wygrał Stefan Kraft, bardzo dobrze spisał się w nich także Karl Geiger, reprezentant Niemiec pochodzący tutaj z Oberstdorfu na miejscu 4. To ważne o tyle, że cały czas Geiger walczy o kryształową kulę za triumf w Pucharze Świata z Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Dziś Kobayashi na miejscu 13, Geiger na 4. Gdyby to był konkurs, Niemiec zadorobiłby sporo, ale konkurs jest jutro o godzinie 16 i to wtedy wszyscy będziemy liczyć punkty i będziemy także liczyć na sześciu biało-czerwonych skoczków narciarskich.